Grzegorz Feldziuński. Witamy Państwa w teleturnieju Awantura o kasę. W naszym programie mogą wygrywać tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć mistrzostwo w tym programie, trzeba mieć stalowe nerwy, żyłkę hazardzisty, powszechną wiedzę i szczególnie w tym programie, mocną drużynę do dogadania, bo Awantura o kasę to pojedynek drużyn z wielu miast. Oto 12 zawodników, którzy przyszli do nas w naszej grze. Są oni podzieleni po 3 drużyny po 4 graczy każdy. Drużyny są tak dograne, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą i pomysłami. Każdy jest mocny z innej dziedziny, więc pojedynek może wybrać różne odcienie. Poznajemy naszych zawodników. Drużyna niebieskich to Ondrasz Czalaperosz, mechanik z Budapesztu, węgiel. Wiktor Radetulewski, kelner z Lublina, Polska, kapitan drużyny. Radosław Szulek-Pekerski, asystent dyrektora zakładu fabrycznego z Łodzi, Polska i Aleksander Bazaurykiewicz, taksówkarz z Baranowicz, Białoruś. Drużyna zielonych to Nikolaj Barczumelitescu, pracownik fabryki odzieżowej z Timiszar, Rumunia. Marcin Sadzyr-Karulski, pracownik fabryki samochodów z Ostrołęki, Polska, kapitan drużyny. Z Barnebus, taksówkarz z Rygi, Łotwa i Hans Heidegger, student magisterski z fizyki w Bonn, Niemcy. Drużyna żółtych to Mosław Arbider-Szubarski, sprzedawca staroci z Sudałek, Polska. Stefan Rapatyl-Mrzyński, sprzedawca narzędzi z Rakowic jako dzielnica Białej Podlaski, Polska. Kapitan drużyny, Francesco Barnier-Berejn, nauczyciel języka weneckiego, Mediola. Republika Lombardii we Włoszech i Zygmunt Truszedalewski, nauczyciel historii z Zamościa, Polska. Drużyny niebieska, zielona, żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Finał z kolei to pojedynek konkretnej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. A oto loża, który czeka na swoich mistrzów. A my witamy mistrzów, po raz drugi ich loży w Awanturze o kasę. Patryk Rychlowski, Eustachy Paradelwaluki, Zenon Paratuszewski i Slobodan Rewaluki Lekarz. Witajcie drodzy mistrzowie. W poprzednim odcinku wybraliście za ten odcinek 18 800 zł, a więc po dwóch programach wygraliście razem 44 200 zł i jeden samochód osobowy Alfa Romeo 156. Możecie powiedzieć, jak się czujecie po poprzednim odcinku. Czujemy się bardzo dobrze, pokazaliśmy drużynie żółtych z poprzedniego odcinka. Zobaczyłem, jak pan Patryk dobrze myślał o tranzystorze IKPT. Czy pomyślałeś, przez chwilę, które kosztowało nawet mistrzostwo? Tak, byłem pewny, że będzie ryzykownie. Przez parę lat jeszcze w drugim i trzecim semestrze uczyłem się elektroniki i nawet wiem, o co chodzi. I za taką akcję szanujemy waszą postawę, gratuluję. A co żółci myśleli o sytuacji po drugim pytaniu? Oni byli nie do końca odważni i przez niekoordynację licytacyjną zapłacił cenę wybrania odcinka jako nowych mistrzów. A sytuacja z 1:1, panie Slobodanie, jak wytłumaczysz sytuację, który postępował pan Eustachy? Powiem szczerze, mogłem to ja wziąć odpowiedzialność za ten pojedynek, bo jestem z Serbii, mimo że jestem geografem, miałbym równe szanse na odpowiadanie pytania nawet z muzyki. I przez to straciliście pana Eustachego na chwilę.
I za ile kupowaliście pana Eustachego po wejściu do ławki rezerwowej, ile pamięta? Za 3000 zł. Dobrze, a więc życzę wam udanego pojedynku. Bo ten teleturniej nie ma ograniczonej puli do wygrania, bo możecie wygrać nawet setki tysięcy, a nawet i miliony złotych, o ile zostaniecie w programie tak długo, aż inna drużyna wygra pojedynek w finale z wami. A więc mistrzowie, trzymamy za was kciuki, witamy was w finale. I tak mistrzowie zmierzą się z drużyną, niebieską, zieloną albo żółtą, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają finał, to po raz trzeci będziemy witać w loży mistrzów w następnym programie, ale jeżeli się nie uda, to ustąpi miejsce nowej drużynie z pierwszego etapu, jeśli wygra finał awantury o kasę. Zaczynamy pierwszy etap. Każda drużyna, która zacznie walczyć o finał, dostaniecie po 5000 zł. To są pieniądze przeznaczone do batalii licytacyjnej, więc wykorzystajcie rozsądnie lub agresywnie do ostatniego pytania. A oto koło, które mam 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu rozpoczynamy licytację. Ta drużyna, która zlicytuje najwięcej, odpowiada na pytanie. Jeśli odpowie prawidłowo, to wygrywa pieniądze za te pytanie. A jeżeli nie, to pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna wygra pierwszy etap, która po 6 pytaniu będzie miała najwięcej pieniędzy, losuje pierwszą kategorię. Kategoria: fizyka i chemia. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Zieloni 300, 300, niebiescy 400, 400, żółci 500, 500, zieloni 600, 600, żółci 700, 700. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. W puli za pytanie mamy 1700 zł, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to żółci będą mieli na koncie aż 6000 zł, a jeżeli źle odpowiedzą na pytanie, to będą mieli tylko 4300 zł, a oto pytanie, subkategoria fizyka. Spójrzcie na telebim. Jak nazywa się tensor diagonalny, który obliczenie jest stosowany w czterowektorze? Dobrze, ten tensor ma zastosowanie w obliczeniu czterowektorów. Ten tensor ma jeden dodatni i trzy biegunowe jedynki, tyle że dodatnia jedynka znajduje się w pierwszym rzędzie, a trzy biegunowe jedynki znajduje się w rzędach drugim, trzecim i czwartym. A dodatkowo symbol używany w tym obliczeniu ma wartość zeta przez alfa beta. Ten tensor jest używany do oznaczenia płaskiej czasoprzestrzeni. Macie pomysł, jak się nazywa? Nie, nie wiemy. Może tensor tesla? Nie. Mieczkowskiego? Też nie. Tensor wektorowy? Nie. Już wiem, tensor Minkowskiego. Już, mamy odpowiedź. Kapitan Żółtych odpowiada, że to jest tensor Minkowskiego. To prawidłowa odpowiedź. $1700 trafia na konto drużyny żółtych i teraz mają na koncie aż 6000 zł. Przed wami drużyna niebieskich 4600 zł, a drużyna zielonych 4400 zł. Zostało 5 pytań do końca pierwszego etapu. Kategoria: film polski i światowy. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Zieloni 300, 300, niebiescy 600, 600, żółci 800, 800, zieloni 900, 900,
żółci 1100, 1100, zieloni 1300, 1300, żółci 1600, 1600, zieloni 1800, 1800, żółci 2100, 2100, zieloni 2400, 2400, żółci 2600, 2600, zieloni 2800, 2800, żółci 3000, 3000, zieloni 3400, 3400. Pas sprzedany. W tej chwili za jedno pytanie mamy 7000 zł, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to zieloni będą mieli na koncie po tej odpowiedzi aż 8000 zł, a jeżeli źle odpowiedzą na pytanie, to będą mieli tylko 1000 zł i muszą wziąć się w garść, żeby dogonić innych przeciwników, ryzykując wabankiem. A oto pytanie, subkategoria filmy amerykańskie. Jak nazywa się film z 1987 roku, z gatunku dramatu romantycznego, wyreżyserowany przez Emilia Ardolino? Jak nazywa się ten film? Na razie skupmy się na szczegółach. Patrick Swayze. A kto to jest? To ten aktor, który grał Johnnego Castla. Ten reżyser to wyreżyserował. A jak nazywa się ten film? To będzie Dirty Dancing. Czy to ta odpowiedź? Tak. Mógłbym dać inną odpowiedź, ale zróbmy to. Kapitan Zielony, mimo wątpliwości, odpowiadał Dirty Dancing. Tak jest. A teraz wam wyjaśnię. Film został wyreżyserowany przez Emilia Ardolino. Film odbywa się w lato 1963 roku. Frances Haussmann, zwana przez znajomych baby Jennifer Grey, jest pozytywnie nastawioną do życia nastolatką, spędzającą wakacje z rodziną w letnim ośrodku wypoczynkowym Kellermans. Pewnego wieczoru poznaje tancerza Johnny'ego Castle, Patrick Swayze, uzdolnionego i przystojnego instruktora tańca. W obliczu niedyspozycji jego partnerki tanecznej Penny, zaszła w ciąże, baby przechodzi intensywny kurs tańca i zastępuje ją na pokazie mambo w hotelu. Wkrótce baby i Johnny zakochują się w sobie, lecz ich związek nie jest zaakceptowany przez ojca dziewczyny, który podejrzewa chłopaka o nieślubne ojcostwo. W ostatni dzień pobytu w ośrodku ojciec przypadkowo dowiaduje się, że Johnny jest niewinny. A więc 7000 zł trafia na konto drużyny zielonych i teraz mają na koncie aż 8000 zł. Przed wami drużyna niebieskich 4000 zł, a drużyna żółtych 3000 zł. Zostało 4 pytania do końca pierwszego etapu. Kategoria: astronomia i egzoplanety. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Zieloni 400, 400, niebiescy 500, 500, żółci 600, 600, zieloni 1000, 1000, niebiescy 1200, 1200, żółci 1400, 1400, zieloni 1600, 1600, niebiescy 1700, 1700, żółci 2000, 2000, zieloni 3000, 3000. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. W tej puli za jedno pytanie mamy 6700 zł, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to zieloni będą mieli na koncie po tej odpowiedzi aż 11700 zł, a jeżeli źle odpowiedzą na pytanie, to będą mieli tylko 5000 zł, ale dalej będzie miała przewagę nad innymi rywalami. A oto pytanie subkategoria, Jowisz. Ile razy silniejsze ma pole magnetyczne Jowisza od pola magnetycznego Ziemi? Ziemia jest 12 razy mniejsza od Jowisza, a Jowisz ma około 143 tysiące km średnicy. Ziemia ma około 12 640 km średnicy. Nie wiem, czy będzie 12, czy 14.
bo pole magnetyczne jest silniejsze od ziemskiego. Nie wiem, może też wpływa księżyce Jowisza? Ten tak może być. Nie jestem pewny, a więc strzelam. Kapitan Zielonych strzela. 12 razy silniejsze. Niestety nie, wyjaśnię wam. Pole magnetyczne Jowisza jest 14 razy silniejsze od ziemskiego, osiągając wartości od 0,42 mtespli na równiku do 1,0 minus 1,4 mtespli na biegunach. Jest najsilniejszym naturalnym polem magnetycznym w Układzie Słonecznym, z wyjątkiem plam słonecznych. Uważa się, że pole magnetyczne Jowisza jest wytwarzane przez prądy wirowe, zawirowania przepływu materiałów przewodzących wewnątrz płaszcza metalicznego wodoru. Pole, tworzące na zewnątrz planety rozległą magnetosferę, zatrzymuje zjonizowane cząstki wiatru słonecznego. Zieloni, 14 razy silniejsze od ziemskiego. Pól 6700 zł trafia do następnego pytania. Sprawdzamy stan konta. Drużyna Zielonych mają na koncie aż 5000 zł, przed wami drużyna Niebieskich 2000 zł, a drużyna Żółtych tylko 1000 zł. Drużyna Żółtych musi się bardzo mocno wybić, żeby zdobyć przewagę nad innymi drużynami. W puli następnego pytania mamy 6700 zł. Zostało tylko 3 pytania do końca pierwszego etapu. Kategoria Sport, Olimpiada i rekordy. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 300, 300, zieloni 500, 500, żółci wada, wada. W tej puli za jedno pytanie mamy 8,5 tysiąca złotych. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to żółci będą mieli na koncie aż 8,5 tysiąca złotych, a jeżeli źle odpowiedzą na pytanie, to pożegnają się z udziałem tego programu z niczym. A oto pytanie z kategorii Olimpiada, subkategoria reprezentacja Czechosłowacji w Olimpiadzie. W której dyscyplinie sportowej Miloslav Mecirz zdobył złoty medal olimpijski w letnich igrzyskach w Seulu w 1988 roku? Nie jestem pewien, może tenis ziemny. Nie, a inaczej, strzelectwo. Nie, no dobra, musimy znać odpowiedź. Jeśli nie znajdziemy pomysłu, to jesteśmy zmuszeni strzelać. Nie wiemy. Przykro mi, strzelamy. Kapitan Żółtych strzela, lekkoatletyka. Niestety nie, tenis ziemny. Powiem coś o igrzyskach. W 1988 na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu pokonał w półfinale Szweda Stefana Edberga 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2, a w półfinale Amerykanina Tima Mayotte 3-6, 6-2, 6-4, 6-2. Do złota w grze pojedynczej dołożył brąz w deblu, zdobyty w parze z Milanem Schreiberem. W półfinale reprezentanci Czechosłowacji ulegli późniejszym triumfatorom, Kenowi Flachowi i Robertowi Seguso z USA. Niestety żółci, musicie się pożegnać z tym programem, bo nie macie pieniędzy na waszym stanie konta, a więc musimy się pożegnać z wami. Do widzenia. Puli 8,5 tysiąca złotych trafia do następnego pytania. Sprawdzamy stan konta. Drużyna Zielonych mają na koncie aż 4,5 tysiąca złotych, przed wami drużyna Niebieskich 2000 złotych, a drużyna Żółtych pożegnali się z programem. Zostało tylko 2 pytania do końca pierwszego etapu. Kategoria Geopolityka i środowisko. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł i słucham państwa.
niebiescy 300, 300, zieloni 500, niebiescy 700, 700, zieloni 800, 800, niebiescy 900, 900, zieloni 1000, 1000, niebiescy baban, baban. W tej puli za jedno pytanie mamy 11,5 tysiąca złotych. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to niebiescy będą mieli na koncie aż 11,5 tysiąca złotych i będą mieli pewność, że wejdą do finału. A jeżeli źle odpowiedzą na pytanie, to pożegnają się z udziałem tego teleturnieju, a zieloni wejdą do finału ze stanem konta aż 15 tysięcy złotych. A oto pytanie Z, kategorii geopolityka i środowisko. Subkategoria polityka amerykańska. Jak nazywa się dyplomacja, który było w trakcie prezydenta Williama Tafta w latach 1909-1913? Lata 1909-1913. Czy wiemy o tym pytaniu? Może chodzi o walkę Stanów Zjednoczonych? Tak, a co? William Taft był wybrany po dwóch kadencjach rządu Theodora Roosevelta. Jeszcze myślmy o tym. Nikaragua i Majorca. Tak, rząd Williama Tafta charakteryzował się kontynuacją polityki Roosevelta. A teraz do rzeczy. Czy wiecie, co to jest? To dyplomacja dolara. Tak, mamy odpowiedź. Kapitan, odpowiadam. Dyplomacja dolara. To dobra odpowiedź. Tak jest. 11,5 tysiąca złotych trafia na konto drużyny niebieskich. I teraz mają na koncie aż 11,5 tysiąca złotych. Przed wami drużyna zielonych 3,5 tysiąca złotych. I teraz zobaczymy, kto wejdzie do finału. Zieloni czy niebiescy? Zostało tylko jedno pytanie do końca pierwszego etapu. Kategoria, wojsko i uzbrojenie. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Zieloni 300, 300, niebiescy 500, 500, zieloni wabam, wabam. W tej puli za jedno pytanie mamy 4000 zł, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to zieloni będą mieli na koncie po tej odpowiedzi aż 4000 zł, a jeżeli źle odpowiedzą na pytanie, to pożegnają się z pieniędzmi po tym udziale w programie, a niebiescy wejdą do finału ze stanem konta aż 15 tysięcy złotych. A oto pytanie z kategorii wojsko i uzbrojenia, subkategoria uzbrojenia, spójrzcie na telebim. Jak nazywa się ręczny granatnik przeciwpancerny, który został wynaleziony w ZSRR i produkowany od 1961 roku? Może to Panzerfaust? Nie, ta broń jest z końca III Rzeszy. My mamy o broni w ZSRR-ze. Chodzi o ręczny granatnik. Tak. Mimo takiego kształtu pocisku, to możemy znać tę odpowiedź. Może to RPG-7? Czy to dobra odpowiedź? Tak, to ta odpowiedź. Kapitan Zielonych odpowiada, RPG-7. To dobra odpowiedź. Broń wynaleziona w ZSRR. 4000 zł trafia na konto drużyny zielonych i teraz mają na koncie aż 4000 zł i tak. Zakończyliśmy pierwszy etap naszej gry. Zieloni, dziękujemy za udział w waszej grze. Mimo że mieliście szansę dojść do finału, to nie udało wam się. Ale dziękuję za udział w waszej programie i wygraliście za ten odcinek 4000 zł. Gratulacje. Niestety drużyna żółtych pożegna się z szansą zdobycia pieniędzy i wejścia do finału. A niebiescy, dzięki waszym działaniom spowodowanej złej odpowiedzi dwóch drużyn i w piątym pytaniu zdobyliście szansę, żebyście wejść do finału. I wchodzicie do finału ze stanem konta aż 11 tysięcy złotych. I wam witamy w finale. Koniec pierwszego etapu, za chwilę finał. Rozpoczynamy finał awantu o kasę.
Niebiescy rozpoczynają grę ze stanem konta aż 11 tysięcy złotych, a mistrzowie zagrają ze stanem konta 13,5 tysiąca złotych. Drodzy mistrzowie, jak obierzecie taktykę i strategię w trakcie finałowej rozrywki? Będziemy bacznie patrzeć w razie, jeśli niebiescy bardzo dobrze przechytrzą naszą licytację. A jak będziecie w sposób licytować? Będziemy licytować rozsądnie, a jeśli niebiescy zrobią ostro, to my zrobimy ostrą licytację. A niebiescy, jak obierzecie waszą strategię, jeśli chodzi o pojedynek finałowy? Będziemy próbować w taki sposób, żeby mistrzowie się poddali i nie oddali udziału w następnym programie, i będziemy dać z siebie wszystko. Dobrze, a więc możemy zacząć finał. W kole mamy 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu, przystępujemy do licytacji, ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiedzą prawidłowo, wygrywa pulę za te pytanie, a jeżeli źle odpowie na pytanie, to pula trafi do następnego pytania. Mamy 6 pytań w finale i ta drużyna wygra finał, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą finałową kategorię. Kategoria: muzyka polska i światowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 300, 300, mistrzowie 500, 500, niebiescy 1000, 1000, pas. Sprzedane. Mam pytanie, mistrzowie, dlaczego nie licytowaliście mocniej? Mogliście mieć szansę na większą pulę i odpowiadać na pytanie z tej kategorii. Na razie odpuściliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy niebiescy go wykorzysta przeciwko nam. Rozumiem. Teraz puli mamy 1500 zł i jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo z kategorii muzyka polska i światowa, to będą mieli na koncie aż 11,5 tysiąca złotych, a jeżeli źle odpowiedzą, to będą mieli na koncie tylko 10 tysięcy złotych. A oto pytanie, subkategoria muzyka chorwacka. Jak nazywa się pierwszy skład chorwackiego synthpopowego sławnego zespołu z lat 80. Denis i Denis? Lata 80. i Jugosławia, tak. Tak, nie wiem, który skład chodzi. Pomyślmy. Zespół istniał tylko w latach 80. A skład? Nie wiem, pomyślmy przez chwilę. Marina Grazić, co? Ta wokalistka zespołu Denis i Denis? Tak, jeszcze druga osoba, który śpiewał w tym zespole. Jeszcze 10 sekund. Może. Mamy to. Czas minął, proszę o odpowiedź. Kapitan Niebieskich odpowiada, Marina Perazic i Davor Tolja. To dobra odpowiedź, tak jest. 1500 zł trafia na konto drużyny Niebieskich. I teraz mają na koncie 11 tysięcy złotych. A drużyna mistrzów, mimo że zrezygnował z licytacji z tej kategorii, to dalej mają przewagę o 2000 zł ze stanem 13 tysięcy zł. Zostało jeszcze 5 pytań do końca finału. Kategoria: wynalazki i odkrycia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 300, 300, mistrzowie 500, 500, niebiescy 700, 700, mistrzowie 800, 800, niebiescy 1000, 1000, mistrzowie 1200, 1200, niebiescy 1500, 1500, mistrzowie 3000, 3000, pas, sprzedane.
Dlaczego nie daliście z siebie wszystko? Mogliście dalej wykorzystać sytuację i dobić mistrzów w trakcie dalszej licytacji. Mogliśmy, ale zobaczymy, czy mistrzowie poradzą sobie z tym pytaniem. Przewiduję, że nie będzie wiedział na pewną rzecz. Dobrze, niebiescy, zobaczymy, co będzie w tym pytaniu. Teraz w puli mamy 4500 zł i jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli na koncie aż 14500 zł, a jeżeli źle odpowiedzą, to będą mieli tyle samo co drużyna niebieskich ze stanem 10000 zł. A oto pytanie, subkategoria odkrycia naukowe. Jak nazywa się pierwszy odkrywca teleskopu, który zostało wynalezione w XVII wieku? Pomyślmy przez jakiś czas. Kto był odkrywcą tego teleskopu? Nie wiemy za bardzo. Wynalezione na początku XVII wieku. Niestety strzelamy. Kapitan mistrzów strzela, Galileusz. A niebiescy, co wiecie na pytanie o twórcy teleskopu? Galileusz zastosował później nie tylko do astronomii, ale również do marynarki i obserwacji. A pierwszym odkrywcą był Hans Lippershey. Brawo, niebiescy. A mistrzowie, to zła odpowiedź. Hans Lippershey. $4500 trafia do następnego pytania. Oto stan konta poszczególnych drużyn. Mistrzowie i niebiescy mają na stanie konta po 10000 zł. W związku z tym, następna licytacja pozwoli wyłonić doganiającą drużynę. W puli za następne pytanie mamy 4500 zł. Zostało 4 pytania do końca finału. Kategoria, kulinaria i napoje. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 300, 300, mistrzowie 500, 500, niebiescy 700, 700, mistrzowie 900, 900, niebiescy 1000, 1000, mistrzowie 1200, 1200, niebiescy 2000, 2000. Po raz pierwszy, drugi, trzeci. Sprzedane. Teraz w puli za jedno pytanie mamy 7700 zł i jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli na koncie aż 15700 zł, i to oni będą mieli przewagę nad mistrzami, a jeżeli źle odpowiedzą, to będą mieli co najwyżej 8000, i to mistrzowie będą mieli przewagę o 800 zł. A oto pytanie, subkategoria kuchnia wietnamska. Jak nazywa się wietnamskie naleśniki, z różnymi nadzieniami, robione na cieście ryżowym? Naleśniki. Ale mamy do czynienia z wietnamskim naleśnikiem. Dobrze, musimy wiedzieć, co się różni od europejskiego naleśnika. Czy ma mięso w tym naleśniku? Tak. Zioła też są dodawane? Też tak. A nazwa wietnamska? Wietnamska co? To będzie, wanilia. Czy to dobra decyzja? Kapitan niebieskich chce dać odpowiedź pana Ondrasza. Odpowiadam, wanilia. Tak jest. I tak po doskonałej odpowiedzi drużyny niebieskich, 7700 zł trafia na konto drużyny niebieskich. I teraz mają na koncie 15700 zł, a drużyna mistrzów mają tylko 8800 zł i mistrzowie muszą bardzo ostro rozegrać jeszcze połowę tego pojedynku, żeby mieli jakąś szansę zdobyć wstęp do następnego odcinka. Zostało jeszcze 3 pytania do końca finału. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwę na reklamę. Wrócimy zaraz do pojedynku. Dajcie z powrotem w teleturnieju Awantura o kasę. Przed przerwą reklamową, niebiescy prawidłowo odpowiedzieli z kategorii kulinaria i napoje o wietnamskim naleśniku.
i teraz mają na stanie konta aż 15 700 zł, a mistrzowie mają tylko 8 800 zł. Wszystko może jeszcze odwrócić los programu. Więc mamy tylko 3 pytania do końca finału. Kategoria: historia polska i światowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 300, 300, mistrzowie 500, 500, niebiescy 800, 800, mistrzowie 1300, 1300, niebiescy 1600, 1600, mistrzowie 2000, 2000, niebiescy 2200, 2200, mistrzowie 2400, 2400, niebiescy 2700, 2700, mistrzowie baba. Drodzy niebiescy, dlaczego nie mogliście dać okazji, żeby stawić wabank, albo lekko powyżej 8800 zł, żebyście zablokowali mistrzów? Niestety, oni już doszli do wniosku, żeby stawiać wabank w sposób ryzykowny. Mamy też obawy, że możemy stracić morale naszej drużyny. Więc trzymajcie się niebiescy. A mistrzowie, w puli za jedno pytanie mamy aż 11,5 tysiąca złotych i jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli na koncie 11,5 tysiąca złotych, ale niebiescy dalej będą mieli przewagę o 1,5 tysiąca złotych, a jeżeli nie, to pożegna się z mistrzostwem w tym odcinku, a nowymi mistrzami będą drużyna niebieskich ze stanem konta 13 tysięcy złotych. A oto pytanie, subkategoria historia Rumunii. W którym roku George Georgiou Desch objął funkcję przewodniczącego prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego? George Georgiou Desch. To był pierwszym sekretarzem komunistycznej partii Rumunii, a w którym roku Ceaușescu przejął władzę? W 1965 roku. I teraz musimy dać z siebie wszystko. W którym roku objął urząd przewodniczącego prezydium? Musimy myśleć, możemy dać podpowiedź, ale nie mamy pieniędzy na kupę. Strzela. Kapitan mistrzów strzela, 1961 rok. Niebiescy, zgadzacie się na tą odpowiedź? Tak, urząd objął w 1961 roku, 4 lata przed objęciem władzy Nicolae Ceaușescu. To doskonała odpowiedź. Proszę państwa, po dobrym strzale drużyny mistrzów, 11,5 tysiąca złotych trafia na konto drużyny mistrzów. I tyle mają na stanie konta 11,5 tysiąca złotych. Ale niebiescy dalej mają przewagę ze stanem konta aż 13 tysięcy złotych. Zobaczymy, jak się potoczy dalsza rywalizacja między dwoma drużynami. Zostało tylko 2 pytania do końca finału i będziemy wiedzieć, kto wygra pojedynek finałowy. Kategoria: wędkarstwo i narzędzia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 300, 300, mistrzowie 400, 400, niebiescy 700, 700, mistrzowie 1100, 1100, niebiescy 1300, 1300, mistrzowie 1500, 1500, niebiescy 2000, 2000, pas. Sprzedane. Teraz w puli mamy 3,5 tysiąca złotych i jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli na koncie aż 14,5 tysiąca złotych, a jeżeli źle odpowiedzą, to będą mieli co najwyżej 11 tysięcy złotych, ale to oni dalej będą wygrywać pieniężnie nad mistrzami. A oto pytanie, subkategoria wędkarstwo. Jak nazywa się metoda łowienia ryb, stosowana w niskich temperaturach i zamarzaniu akwenów? Nie wiemy za bardzo. Może znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy
chodzi o metodę duchową. Nie. Niestety, mamy obawy, że nie będziemy wiedzieć o takim pytaniu. To co? Strzelamy. Strzelamy. Kapitan Niebieskich strzela. Metoda spławikowo-gruntowa. Niestety nie. Metoda polodowa. I 500 zł trafia do ostatniego pytania rundy finałowej. Stan konta jest następujący. Niebiescy mają 11 000 zł, a mistrzowie 10 000 zł. Zobaczymy, kto wygra dzisiejszy odcinek i czy zobaczymy mistrzów po raz trzeci, czy niebieskich jako nowych mistrzów. Zostało tylko jedno pytanie do końca finału. Kategoria: seriale polskie i światowe. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 400, 400, mistrzowie 600, 600, niebiescy 800, 800, mistrzowie 1200, 1200, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedamy. Uwaga! W puli za jedno pytanie mamy 5 500 zł i jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli na koncie aż 14 300 zł. I to oni będą gościć w naszym programie po raz trzeci w awanturze o kasę, a jeżeli nie, to niebiescy będą nowymi mistrzami w awanturze o kasę ze stanem konta aż 9 200 zł. Zapomniałem dodać na początku programu, że od tego odcinka porzuciliśmy dokładanie porzuconej puli za ostatnie pytanie w finale, z powodu pretensji reżysera o stronniczości wygranej puli na rzecz konkretnej drużyny, i od tego odcinka będzie to usprawiedliwione. A oto pytanie, subkategoria japońskie anime. Jak nazywa się najstarsza córka Souna Tendo, która występuje w serialu Ranma 1/2? Dobrze, tylko jeden z nas muszą mieć jakieś chociaż trochę zainteresowania z japońskich produkcji. Kojarzycie ten serial? Cyklopodanim? Nie, no weź, przecież wstawką jest dalsze mistrzostwo. No dobrze, serial powstał w 1989 roku. Analiza. Głównym jest Ranma Saotome, a córka Souna Tendo. No wiesz, bywają śmieszne sytuacje, nawet absurdalne z użyciem młotka. Tomoya Akane Tenko. Zgadza się? Tak. Mamy to. Kapitan mistrzów, odpowiada Akane Tendo. Tak jest. Proszę państwa, i tak zakończyliśmy finał awantury o kasę. Niebiescy, musimy was podziękować za udział w grze, mimo waszych prób zdobycia mistrzostwa, nie udało wam się zdobyć dominacji nad mistrzem. Ale odchodzicie z programu ze stawem konta aż 10 200 zł. Dziękujemy za udział w grze. Mistrzowie, dzięki postawie pana Slobodana i Patryka, wybraliście odcinek śpiewający z kategorii seriale polskie i świata o japońskim anime. I wybraliście za ten odcinek aż 14 300 zł łącznie po dwóch programach liczając odcinek 21, aż 58 500 zł i samochód Alfa Romeo 156. I witamy was po raz trzeci w Loży Mistrzów. Życzę wam powodzenia w następnym programie. A jeżeli państwo chcą zagrać o mistrzostwo i bogactwo w tym programie, zapraszamy. Wyślijcie formę SMS pod numer 7369 pisząc wormsowe imię i nazwisko. Do zobaczenia jutro o 20.00.